Benedykt Grzymała-Pęczkowski to kolejny łodzianin, który pochowany jest w Alei Zasłużonych. Urodzony w 1897 roku, był żołnierzem Legionów Polskich, w których dosłużył się stopnia kaprala. Po kryzysie przysięgowym w lipcu 1917 roku był więźniem Szczypiorna i Łomży. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zaciągnął się do 28. Pułku Piechoty Dzieci Łodzi, w szeregach którego brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Poległ 15 sierpnia 1920 roku w bitwie na przedpolach Warszawy. Pośmiertnie odznaczono go Krzyżem Wojennym Orderu Virtuti Militari oraz Krzyżem Walecznych. Awansowany także został do stopnia kapitana. Staraniem społeczeństwa łódzkiego w 1926 roku odsłonięty został pomnik, przed którym się znajdujemy, a jego autorem był znany łódzki rzeźbiarz Wacław Konopka.